Tutaj mam pół kapusty czerwonej. Kapustę czerwoną poszatkuję. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam Ciebie do subskrybowania. Tutaj jest pysznie. Na moim kanale mam do tej pory nagranych ponad 1000 przepisów. Możesz rzucić okiem na przepisy i wybrać sobie to, co Ci się podoba. Poszatkowaną kapustę wrzucam do pojemnika, w którym umyję kapustę i odwiruję nadmiar wody. Napisz mi, z jakiego kraju i z jakiego miasta mnie oglądasz. Napisz mi to w komentarzu tutaj pod filmem. Będzie mi bardzo miło wiedzieć, skąd mnie oglądasz. Ja Ciebie pozdrawiam serdecznie z Rzymu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzesz kanał i udostępnisz ten film swoim znajomym. Teraz kapustę wrzucam do miski porcelanowej. Należy poszatkować pół cebuli. Ja mam tutaj czerwoną cebulę. Ty możesz użyć inną cebulę. Jedną marchewkę szatkujemy na tarce o grubych oczkach. Wrzucamy do miski. Jedną łyżeczkę soli dodajemy do naszych warzyw i jedną łyżeczkę cukru. Teraz to wszystko zamieszam i pozostawię na 10 minut. Tutaj mam jedno jabłko. Jabłko obiorę i poszatkuję na dużych oczkach tarki. Dodam do naszych warzyw, dodam tutaj do tej miski. I teraz mam tu cytrynę, pół cytryny, z pół cytryny wycisnę sok i też dodam do naszej kapusty, naszych warzyw. To wszystko zamieszam. Tutaj mam pęczek koperku. Pokroję i dodam do warzyw. Napisz mi w komentarzu, jakie robisz przepisy z czerwoną kapustą. A może znasz jakiś fajny przepis? To proszę, skontaktuj się ze mną, wyślij mi na e-maila fajny przepis, a ja postaram się go zrobić. Tutaj mam 125 g jogurtu naturalnego. Dodaję 3 łyżki majonezu. Oczywiście należy to wszystko zamieszać. Tak jak pokazuję na filmie i dodać do naszej
kapusty czerwonej. Jeżeli nie chce Ci się pisać komentarzu, to zostaw chociaż emocinkę. To jest bardzo ważne dla tego filmu, gdyż każdy komentarz, każda łapka w górę jest ważna dla promowania tego filmu przez YouTube'a. Powiem Ci, jak smakuje ta sałatka z czerwonej kapusty. Jest naprawdę bardzo pyszna. Jeżeli Ci się film podobał, to zostaw łapkę w górę i napisz coś w komentarzu. Dziękuję bardzo. Rób taką sałatkę i ciesz się z rodziną. Taka sałatka jest idealna na każdą porę roku. Jem i chudnę. A tutaj następny przepis, drugi przepis, który jest też bardzo łatwy w wykonaniu. Do przygotowania tego przepisu potrzebne nam są dwa ogórki i obieraczka do ogórków. Ogórki obieram ze skórki. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to zaznacz dzwonek, a będziesz powiadamiany o wszystkich nowych filmach. Teraz patrz uważnie, co robię z ogórkiem. Ja wycinam ziarna ze środka ogórka, a pozostawiam tylko część tą miąższu. O. Tak to robię. I teraz ogórki pokroję w grubszą kostkę. Ty możesz pokroić w taką kostkę, w jaką Ci się podoba. Ja akurat kroję w taką kostkę, jak pokazane jest na filmie. Następnie do przygotowania tej sałaty będzie nam potrzebna jajka ugotowane. I tutaj mam dwa jajka ugotowane. Jajka ugotowane, jak przekręcimy, to się kręcą bardzo fajnie. To oznacza, że są dobrze ugotowane. Jak gotujemy jajka, to już Wam mówię, gotujemy jajka od momentu zagotowania się wody przez 10 minut. I wtedy mamy dobrze ugotowane jajka, tak? Takie ładne, jak tutaj na tym filmie. Jajka tak samo kroimy w grubą kostkę. Tutaj mam kilka ogórków korniszonych. I też kroję w kostkę. Odłożymy te składniki na bok. Tutaj mam dwie cebule. Świeże cebule. I też pokroiłam w półksiężyce. Następnie mam kilka pomidorków koktajlowych. W sumie mam 6 pomidorków. Możesz użyć jakichkolwiek pomidorów. Takie pomidory używasz, jakie masz w domu.
pół cytryny, wycisnę sok z tej pół cytryny. Teraz do miski dam 3 łyżki jogurtu greckiego, naturalnego. Do tego dodaję 2 łyżki majonezu. Następnie sok z pół cytryny, pieprz czarny do smaku, sól do smaku, 1 ząbek czosnku, można go pokroić albo przycisnąć przez praskę, tak jak zrobiłam. No i to wszystko należy wymieszać do połączenia się składników. I oto przygotowany sos do naszej sałaty. Tutaj mam sałatę mieszaną, 2 duże garści. Wrzuciłam do miski. Do miski wrzucam pozostałe warzywa, które wcześniej pokroiłam. Jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłeś mój kanał i oglądasz. Teraz wrzucam pozostałe te składniki, tak jak wcześniej powiedziałam. I dodam przygotowany sos z jogurtu greckiego. Posolę i popieprzę do smaku. Napisz w komentarzu, którą sałatkę zrobisz i jak ci smakuje. Teraz wszystkie te składniki należy dobrze wymieszać i próbujemy. Powiem wam, jak smakuje przygotowana przeze mnie sałatka. Przygotowany przeze mnie ten przepis. Jest naprawdę przepyszna. Oceń przepis. To jest dla mnie bardzo ważne. Napisz to w komentarzu. Rób taką sałatkę. Jest zdrowa i smaczna. I dziękuję za obejrzenie. Widzimy się na następnym filmie.